Vlogmas, dzień 23? Tak. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Julka i witam się na moim kanale w przedostatnim vlogmasie. Nie wierzę, jak to w ogóle szybko minęło. Ja już dzisiaj, słuchajcie, lekcji nie miałam, pół dnia sprzątałam tak naprawdę w domu, także nic takiego się nie działo, nie wiem co w ogóle tutaj nagram, ale mam nadzieję, że cokolwiek. Słuchajcie, w ogóle nigdy nie nagrywałam w takim kadrze, a chyba jest on dosyć spoko. Także zrobiłam sobie w ogóle kawę, bo jestem taka zmęczona dzisiaj, chyba wychodzi ze mnie wszystko z całego vlogmasa. Ogarnęłam, że przez 3 tygodnie chodziłam z telefonem w ręce, codziennie vlogowałam. Nie było dnia, kiedy bym sobie odpuściła, a to, że nie było jakiegoś filmu codziennie, to było dlatego, że były vlogi łączone. Trochę mnie to zadziwia, bo YouTube poświęca bardzo dużo mojego życia, bardzo dużo mojego czasu, ale uwierzcie mi, że bardzo to lubię. No, ale mam kawę, żeby jeszcze nie zasnąć o tej godzinie. No i mam ochotę na coś słodkiego, także kalendarze adwentowe jeszcze... W całym vlogmasie chyba nigdy tak późno nie otwierałam. Tak. Zastanawiałam się, czy nie otworzyć tych kalendarzy najpierw, a później sobie nie zrobić czegoś do picia, bo dzisiaj mamy bardzo dobrą herbatkę ponoć w kalendarzu. Ja już wiem jaka to, bo Aleksora trochę zdradziła. Mamy dzisiaj herbatę białą malinową. Tak ona się prezentuje, to jest ta tutaj. No a ogólnie jestem bardzo podekscytowana, że mamy tą herbatę w tym kalendarzu, dlatego że Alexis Ola mówiła, że to jest jej ulubiona herbata, że pije ją na okrągło i on naprawdę się nią zachwyca, więc coś chyba jest na rzeczy. Teraz lecimy z kosmetykami. No więc mamy 23. To jest eyeliner! Matko, jak super! O, wow! Może są te kosmetyki trochę chińskie, może niektóre, no, zalatują chińszczyzną, ale mimo to naprawdę szacuneczek wielki dla tego kalendarza. No i teraz zostały nam czekoladki do mojej kawki. Niby wszystkie okienka praktycznie są otwarte, a ja dalej mam problem ze znajdywaniem tych czekoladek. Dobra, mam. Dzisiaj mamy głowę jakiegoś szopa. O, mamy skrzypce, to chyba są skrzypce. A propos instrumentów muzycznych, coś tak ostatnio wyszło, że zabrałam się znowu za grę na ukulele i ogólnie mam obecnie za długie paznokcie niestety, żeby grać. A to nie są wcale jakieś długie, tylko naprawdę praktycznie trzeba mieć paznokieć na zero, żeby móc złapać te wszystkie akordy. Także niestety na razie grać nie mogę, a wiecie, mam taki dylemat, czy ukulele, czy ładne paznokcie. Bo wierzcie mi, że moja dłoń w takich krótkich, bo jak taki kwadraciak. No hej, witam się z wami w ostatnim vlogmasie. Właściwie to stwierdziłam, że łączymy te dni, bo jak widzieliście, wczoraj nie było kompletnie nic tam. No ale stwierdziłam, że jeżeli nie miałam pomysłu, nie miałam weny, to nie będę, wiecie, na siłę czegoś wpychała. No a teraz, słuchajcie, otwieramy kalendarze adwentowe. Mam ochotę sobie po prostu je teraz otworzyć. Bo wiecie, przygotowania do świąt pełną parą i trzeba pomagać, sprzątać, gotować, więc no, teraz póki mam czas, to sobie otworzymy. Dzisiaj mamy 24, jak każdy dobrze wie. O, i mamy taką wielką choinkę, to jest chyba największa w ogóle czekoladka, ale ja teraz miałam na nią ochoty. Mamy zaległości w ogóle w herbatkach, więc na pewno na dniach sobie je będziemy wypijać. A dzisiaj mamy orange and tangerine. Nie wiem, co to jest, ale dobra. I tak chcę spróbować białej malinowej, więc jeżeli będę piła jakąś herbatkę dzisiaj, to na pewno będzie ta biała malinowa. Jestem jej mega ciekawa. No i 24 w Max & More jest tutaj na dole, więc zobaczymy, co tutaj mamy. I dzisiaj mamy paletkę takich jakichś, nie wiem, cieni. Taka trochę po taniości, no ale okej. Także cały, słuchajcie, kalendarz skończony. Wiecie co, może na razie, jak mam czas, to zrobię wam podsumowanie kalendarzy. Także wiecie, czekoladki jak czekoladki, bardzo je lubię, w sumie mogę sobie ugryźć. Ja tak zawsze robiłam, że ugryzłam sobie kawałeczek i odkładałam do tego. Więc czekoladki jak czekoladki, smaczne są, ale nic specjalnego. Smaczki mnie bardzo fajnie zaskoczyły, to były te smaki z Action. I one w większości smakowały naszemu pieskowi, tylko te takie do drugiego ciamkania, te białe były takie dla niego. Ale wiecie, wszystkie dodał, a jak już widział
te takie coś tak można było fajnie chrupać, to po prostu całe skakało z radości, zresztą też wam pokazywałam. Jeżeli chodzi o herbatki, mam nadzieję, że tego nie słychać, ale mam otwarte okno, bo jest taka piękna pogoda i po prostu wieje trochę wiatr. Ale dobra, jeżeli chodzi o herbatki z Irvinga, no to one były bardzo dobre. W sensie niektóre mi podpasowały, niektóre nie. Jakby dla mnie szału nie było, bo każda herbata dla mnie po prostu smakowała jak herbata. I starałam się to pić na bieżąco, ale tutaj widzicie, że mam trochę zaległości. No ale na pewno wiecie, sobie wypiję. No i jeżeli chodzi o ten kalendarz, jak na to, że on kosztował właśnie... Co tu lata jeszcze? Jak na to, że ten kalendarz kosztował, słuchajcie, chyba 70 zł, to naprawdę kosmetyki były, no, spoko. Na przykład bardzo spodobał mi się jakiś eyeliner, bardzo spodobała mi się biała kredka, bardzo spodobała mi się temperówka, bardzo spodobało mi się to, że była penseta. Cieszę się, że nie było jakichś takich rzeczy typu lusterka, naklejki, były to tylko takie fajne błyskotki na oko, to już spoko. A więc podsumowując, każdy kalendarz mi się naprawdę sprawdził. Uważam, że to były bardzo fajne inwestycje, więc na pewno będę z tych kosmetyków korzystała, a nie, że one będą tak leżały na półce. Tak się, słuchajcie, wkręciłam w to gotowanie i sprzątanie, że zapomniałam, że dzisiaj nagrywam vloga i chciałam wam pokazać taki mój kind of prezent świąteczny od Hani, ale też nie do końca, więc dostałam taką sztangę ze słodkościami, w sensie z Oreo. Wiecie, mogę sobie ćwiczyć tak, no ogarniecie, o co chodzi. W sumie to jest bardzo pomysłowe i tak, no, chciałam się tym pochwalić z wami. Słuchajcie, jak na razie jeszcze jestem w dresie moim ulubionym, wyglądam trochę średnio, a jest już czwarta, więc za mniej więcej godzinę Wigilia, także chyba wypadałoby się z tego przebrać, ale najpierw muszę wam pokazać już, co mamy. A więc tak na razie prezentuje się nasz stół. No i jeszcze nie pokazywałam wam naszej choinki, w sumie już ona tu stoi z tydzień. No i tak właśnie wygląda. Oczywiście jest żywa, no bo jakby mogło być inaczej. Złote bombki, złote lampki. Jedne nam się przepaliły. Złote lampki. No złote lampki, białe lampki. Jedne nam się przepaliły, więc tutaj coś było. Hania lekko kopnął prąd. Ale wygląda wszystko super. Maruję się właśnie. Wigilia jest tak gdzieś za pół godziny, 40 minut. Ja mam na sobie jak na razie tylko podkład i brwi, no i mam wazelinę na ustach, żeby po prostu one były takie nawilżone, bo ostatnio są strasznie suche. I powiem wam, że nie wiem, czemu tak się dzieje, nie wiem, czy wy to widzicie, ale zawsze jak chcę wyglądać ładnie, to robi mi się na twarzy ciastko. A jak nie potrzebuję, żeby mi ten makijaż wyszedł i żeby tego ciastka nie było, tylko po prostu sobie coś próbuję, to wtedy jest wszystko super fajnie. I no, teraz się maluję właśnie i mam takie ciastko na czole, że... hit, ale może wrócę do was, jak jeszcze coś będzie się działo, bo nie robię wam przebitek. Potem mi się nie chce tego montować. A więc tak się pokazuje, o tam widzicie, już wybrałam sobie też outfit. Oczywiście mam nadzieję, że uda mi się pokazać na końcu, tylko muszę wszystko szybko ogarniać, żeby jeszcze móc pomóc mamie i bla bla bla. Hania mi, słuchajcie, wczoraj rozładowała to lusterko, bo się przy nim malowała i powiem, że totalnie o tym nie pomyślałam i go nie naładowałam. I ono mi się teraz rozładowało i patrzcie, co zrobiłam. Przyciągnęłam kabel. I tu mam laptopa, bo to się ogólnie ładuje przez właśnie USB, no więc tak, ładuję sobie lusterko i od razu się maluję. Robiłam się trochę w oknie chyba, ale mój look skończony, może wam go jeszcze pokażę dokładniej. Oko takie brązowe z taką rozmazaną kreską zrobioną cieniem, błyszczyk i that's it. A teraz wam pokażę mój outfit. Nie do końca jestem przekonana, ale no, sami zobaczcie i ocencie. A więc na górze mam taką zwykłą podkoszulkę i później mam taką plisowaną, skórzaną spódniczkę i na to narzuciłam jeszcze taki sweterek, ale nie jestem pewna, czy to wygląda ok, także zastanowię się nad tym. Jest już dużo, dużo, dużo później. Ja w końcu zdecydowałam się na taką bluzkę. Nie umiem wam tego pokazać dokładnie, ale no, skończyło się na tej właśnie spódniczce i na tej bluzce. I sobie stwierdziłam, że pokażę wam, jakie prezenty dostałam, bo my już z Hanią, słuchajcie, posprzątałyśmy wszystko ładnie na dole po Wigilii, bo tak, Wigilia jest już zjedzona. Zapomniałam wam złożyć jeszcze życzenia na Instagramie. I w sumie tutaj też mogę, może takie trochę spóźnione, ale życzę wam wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia. Przede wszystkim, żeby ta reszta świąt była taka właśnie spokojna. Spełnienie marzeń, bo to chyba najważniejsze, żeby się realizować, spełniać marzenia i dążyć do celu. Także takie życzonka ode mnie, ja też muszę jeszcze wam je złożyć na Insta. No a teraz wam idę pokazać prezenty. Tak więc, słuchajcie, pierwszym prezentem, no nie widać jakoś bardzo dobrze, ale jest to statyw. Jest to w ogóle statyw o takiej marki, nie wiem, czy to widać, tu jest
to nie znam się trochę na tym. O, tutaj macie, słuchajcie, go z lampą, ma tu wszystkie ustawienia i w ogóle. No i jest ogólnie taki jeden mały problem, bo ja go, słuchajcie, ustawiłam, bo no, ogólnie tutaj się podłącza aparat, co nie? No i go ustawiłam właśnie tak do boku, żeby sprawdzić, czy aparat będzie się trzymał, tak jakby, wiecie, do boku. No i wyszło na to, że słuchajcie, nie będzie się trzymał. I ogólnie wyszło na to, że wszystko spoko, tylko że nie mogę wrócić do tego pierwszego ustawienia, czyli tak na płasko i nie mam pojęcia, co ja źle zrobiłam. W ogóle patrzcie na tą stylówę, do spódniczki ubrałam kapcie i białe skarpetki, co już mi lurt mi odgryzł dostatecznie jedną kokardę. A to słuchajcie, jest mój główny prezent, czyli Canon G7X Mark II. Powiem Wam, że ogólnie to jest coś, co ja chciałam od półtora roku chyba. Tutaj macie jeszcze, akurat Wam wysunęłam podgląd, ale no spokojnie, oczywiście można go schować do tyłu. To jest po prostu cudo. To jest cudo, którym pewnie od następnego filmu będę nagrywała. Na razie nie mogę Wam nic powiedzieć o tym aparacie. Czy jest fajny, czy nie fajny, czy wiecie jaki. Dlatego, że jeszcze go nie używałam. Zaraz Wam też powiem dlaczego, no ale w ogóle ja nie wierzę, że ja go po prostu trzymam. To wow, jestem po prostu zachwycona, ale nie wiem, co mogę Wam powiedzieć. Marzyłam o tym tak długo i teraz to, że ja to mogę mieć, to jest szok, niedowierzanie. Słuchajcie, tak więc teraz będę pierwszy raz w życiu odpalała ten aparat. Jakby ja się czuję jak już prawdziwa taka, wiecie, youtuberka, influencerka, bo mam ten aparat, mam statyw. W ogóle ogarnęłam to, to gdzieś tam jest w burzy prezentów, o tam. I już wszystko udało mi się ułożyć tak, jak być powinno, więc git. Dobra, odpalamy. Czekajcie, ja sobie to będę się bawiła ustawieniami teraz. Słuchajcie, mam do Was jeszcze do pokazania jednego hita. Jest nim nasz nowy kolega Reniferek z ruszającą się głową. Mamy drugą. Jak widzicie, ja siedzę w swojej świątecznej piżamie. Już taka no make-up. Jeszcze zaraz muszę, wiecie, ogarnąć twarz, w sensie umyć i tak dalej. No ale nie o tym chciałam Wam powiedzieć. Właśnie zdałam sobie sprawę, że to jest ostatni klip, który w ogóle najprawdopodobniej nagrywam na moim kanale telefonem. Po drugie, że to jest ostatni klip, jaki nagrywam do vlogmasów i ogólnie do tego vloga. A po trzecie, że to jest najprawdopodobniej ostatni klip, który pojawi się na moim kanale w tym roku. Mam być szczera, no to ogólnie vlogmas był dosyć ciężki, w sensie nagrywanie codzienne to wow. Wydaje mi się, że razem z tym vlogmasem będzie 20 vlogmasów na moim kanale, czyli tak naprawdę niby 4 dni nie vlogowałam, ale tak naprawdę ja w te dni vlogowałam, tylko że wstawiałam je tak jakby z innym dniem, żeby, wiecie, filmy na kanale nie były 5-minutowe, tylko powiedzmy powyżej tam 10 albo w okolicach 10. A więc słuchajcie, codzienne nagrywanie i codzienne montowanie po pewnym czasie już po prostu jest ciężkie i trochę się nudzi, ale też trochę po prostu już sprawia, że nie macie tematów i tak trochę przytłacza i przede wszystkim bardzo męczy tak fizycznie. Dlatego dziękuję tym, którzy ze mną byli do końca, bo wiem, że moje zasięgi akurat w tym okresie nie były duże, czego się spodziewałam, ale mam nadzieję, że z nowym rokiem ruszymy pełną parą. A co do Wigilii, to było przepyszne jedzenie, wszystko przepięknie wyglądało, mam też super prezenty. Tak naprawdę to są prezenty dla mnie, ale Wy też na tym skorzystacie, bo będziecie mieli o wiele lepszą jakość. Także no, nie wiem, co mam Wam powiedzieć, jak mam to podsumować, po prostu wow, kończymy vlogmasa 2020. Wydawało mi się, że to będzie taki długi okres, a to minęło tak, ale tak jest co roku i myślę, że jestem jedną z nielicznych, która wytrwała do końca. Ja lecę ogarniać do końca moją twarz i życzę Wam wesołych świąt, bo jest druga w nocy, więc chyba powinnam już się kłaść. Buziaki, pa!